Instytucie Biologii przeprowadzamy, uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji karmni, która polega na zimowym odłowie ptaków, które przylatują do naszych karmników. Akcję zaczynamy przed świtem, gdzie zostawiamy wokół karmników specjalne sieci ornitologiczne, w które wpadają ptaki. Ptaki są następnie wyciągane przez nas, wkładane do takich specjalnych woreczków i transportowane tutaj do Instytutu, gdzie są zakładane specjalne metalowe obrączki. Każdy ptak jest odnotowywany, zapisywany do specjalnego zeszytu. Określany jest gatunek ptaka, jego wiek, jeśli to możliwe, płeć, kondycję poprzez sprawdzanie stopnia otłuszczenia, czyli ile generalnie ptak zdołał zgromadzić energii. Wykonywane są także pomiary biometryczne, długość skrzydła, długość ogona oraz waga. W ciągu ubiegłych dwóch akcji, czyli 4 tygodni, złapaliśmy około 150 ptaków. Dzisiaj niestety nie złapaliśmy nic. Może to jest wynik tego, że od kilku dni już słychać strzały fajerwerków, petard. To może ptaki się przez to płoszą. O 6 z rana przychodzimy, rozstawiamy siatki. Oczywiście regularnie dokarmiamy, żeby cały czas ziarno było, żeby ptaki mogły liczyć, że w tym miejscu coś znajdą do jedzenia. O 6 z rana rozstawiamy siatki, co godzinę przychodzimy, sprawdzamy, czy coś wpadło, zabieramy do woreczków i tutaj do pokoja. W tym wydarzeniu mogą uczestniczyć naprawdę każdy, kto ma tylko na to ochotę. Młodzież, studenci, osoby pracujące, dorosłe, w każdej profesji, wieku, byle tylko były dobre chęci i tyle wystarczy. Można karmić ziarnami słonecznika, innymi oleistymi ziarnami, ewentualnie jakieś owoce, jabłka albo słonina. A czego nie należy dawać ptakom? No to nie należy dawać tego, co ludzie zazwyczaj jedzą, na przykład chleba, bo to może powodować problemy ze stawami i żołądkiem u ptaków.